To rzeczywiście wyjątkowa okoliczność. 20. Światowy Zjazd Kaszubów zbiega się z rocznicą stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To stulecie, jakże ważne dla mieszkańców tej ziemi, jakże ważne dla braci Kaszubów, mieszkających dzisiaj przecież w tak wielu miejscach na świecie. Słyszymy w Ameryce Południowej, w Ekwadorze, w Ameryce Północnej. Wszędzie można spotkać ludzi, którzy swoimi korzeniami rodzinnymi, swoją tradycją rodzinną wrośli i wyrośli z tej ziemi. Ziemi pięknej, ziemi niezwykłej, ziemi polskiej. Polskiej dzięki wam, dzięki waszym pradziadom, dzięki waszej wielkiej tradycji tutaj na Kaszubach. Z całego serca wam chcę dzisiaj z tego miejsca za to podziękować, żeście zawsze byli z Polską i zawsze Polska była w waszym sercu. Dziękuję wam za to. Przez dzieje Kaszubi płacili często tutaj za to srogą cenę. Chociażby w czasie II wojny światowej Golgota Kaszubska, Lasy Piaśnickie, obóz koncentracyjny Stutthof, ale zawsze była w waszych sercach wielka odwaga. To przecież tędy szedł Marsz Śmierci, w czasie którego za pomoc więźniom można było zginąć, a pomagaliście, także tutaj w Luzinie. Dziękuję, że tamte dni straszne, ale także i tamte bohaterstwo i cierpienie uczciliście pomnikiem, pod którym mogliśmy dzisiaj złożyć kwiaty i pokłon ofiarom i bohaterom tamtego czasu. Ale jest głębia wielka w słowach kaszubskiego poety przytaczanych tutaj dzisiaj już kilkakrotnie. Nie ma Kaszub bez Polonii i bez Kaszub Polszczy, ale także i nie bez przyczyny. Z tej ziemi wyszedł człowiek, który napisał słowa, od których zaczęliśmy nasze dzisiaj tu spotkanie. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Józefa Wybickiego. To właśnie, myślę, najdobitniej pokazuje, kim jesteście i jacy jesteście. Ludzie ciężkiej pracy, ludzie, którzy mierzą się często z trudnymi warunkami, przez wieki z ziemią, która nie jest najwyższej jakości do uprawy rolnej, z wieloma trudami, z walką z żywiołem na morzu, ale trwają w swojej tradycji, w swojej wierze, zostają zawsze z Bogiem. I jakże to niezwykle ważne. Mówił dzisiaj o tym bardzo mocno w swojej homilii ekscelencja ksiądz biskup. Ekscelencjo, za te słowa dziękuję. Za te słowa wielkiej prawdy, dlaczego Kaszubi trwają, dlaczego nie rozpłynęli się w polskim społeczeństwie, dlaczego są razem, dlaczego mówią cały czas swoim językiem, dlaczego kultywują swoje stroje, swoją obrzędowość ludową. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo głęboko wryta, wpisana w serca, w umysły, w wychowanie tutejsza tradycja. Tradycja tak mocno związana z tą ziemią, tradycja związana z tą ojcowizną, tradycja związana także z wiarą, wiarą, która tutaj na Kaszubach jest tak mocna. I znów
Dziękuję wam za to, jacy jesteście. Dziękuję wam za to, że w tych wartościach trwacie. Dziękuję wam za to, że je przekazujecie, że jest z nami dzisiaj kolejne najmłodsze pokolenie, znów w strojach kaszubskich, znów mówiące w waszym języku. To jest niezwykła wartość, wartość waszej kaszubskości, a zarazem waszej polskości. Serdecznie wam za to dziękuję. Jak wiecie, jestem z południa. Urodziłem się w Krakowie, ale rodzina mojego ojca pochodzi z gór. Tradycja pielęgnowana w rodzinach z pokolenia na pokolenie jest niezwykle bliska mojemu sercu. Dla mnie przede wszystkim ta tradycja góralska, łąckich górali, gdzie urodził się mój dziadek, a potem gdzie nieopodal urodził się mój ojciec. Ale muszę wam powiedzieć, że tak jak dzisiaj wspomniano, byłem już kiedyś na waszym zjeździe w Bytowie, kiedy wysłał mnie tam pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Chciał być reprezentowany na waszym zjeździe, bo byliście dla niego ważni. Kochał waszą ziemię, związał z nią swoje życie. Niezwykle szanował Kaszubów, niezwykle szanował ludzi Pomorza. I wtedy muszę powiedzieć, że po raz pierwszy zobaczyłem waszą tradycję. Pierwszy raz z taką intensywnością usłyszałem waszą mowę i byłem pod ogromnym wrażeniem. Dlatego z wielką radością przyjechałem do was w tym roku, przyjąłem to zaproszenie, za które też ogromnie dziękuję. Cieszę się, że mogę być dzisiaj z wami. Cieszę się, że mogę wam właśnie podziękować za wszystko to, co dla Rzeczypospolitej przez wieki robicie. Tutaj, na tej ziemi i w innych miejscach. Dziękuję wam, bo tak jak było dzisiaj mówione, walczyliście o to, by Polska miała dostęp do morza. Walczyliście o to, by była wolna. Broniliście jej w 1939 roku, walczyliście o nią później. I potem, także w latach komunistycznego zniewolenia, to wy walczyliście o to, by Polskę uwolnić, bo to z tych miasteczek, z tych wiosek właśnie na Kaszubach pochodzą gdańscy i gdyńscy stoczniowcy. To przecież wy dojeżdżacie tam do pracy. To wy przynieśliście wolną Polskę. W 1980 roku to wy doprowadziliście do porozumień sierpniowych i do tego, że potem Polska mogła się zmienić mimo stanu wojennego. Cały czas z uporem trwaliście. Za to wam dziękuję. Za ten upór, który was cechuje w dążeniu do celu. To dlatego między innymi Polska mogła się zaślubić z morzem, boście trwali tutaj do 20 roku cały czas mrówczo walcząc o to, by ta ziemia była w Polsce. Z całego serca wam za to dziękuję. Życzę wam wszelkiego powodzenia. Życzę wam, by Pan Bóg miał wasze rodziny i waszą ziemię zawsze w swojej opiece. Życzę wam wszystkiego dobrego na następne 100 lat Rzeczypospolitej. Żeby nasza Polska trwała. Żeby była w jak najlepszej kondycji. Żeby była silna i bezpieczna. A przede wszystkim, żeby była dostatnia i żeby dbała o wszystkich swoich obywateli, żeby troszczyła się o rodziny, żeby była dobrą ojczyzną, dobrze rządzoną, uczciwie, rzetelnie i sprawiedliwie, bo to jest dla nas wszystkich niezwykle ważne. Niech Pan Bóg błogosławi Kaszubów, niech Pan Bóg błogosławi tą ziemię i Rzeczpospolitą. Dziękuję.